Cześć wszystkim! Znowu Ponyo 7, dalszy ciąg Jacka Orlando. Dobra, jedziemy sobie stąd. Już mamy sprawę do załatwienia. W ciągu 48 godzin mamy kilka spraw do załatwienia. Co najmniej kilka. Dobra! Dobra, jesteśmy w biurze Jacka. To jest całe miasto. Cokolwiek to nie było. Nie wiem, czy to jest Nowy Jork, czy jakieś inne, czy Chicago. Chyba nie było wspomniane nic. Jakieś miasto. Dobra, jedziemy do centrum. Aż to sobie chyba jedyne miejsce, do jakiego możemy pojechać. No dobra. No i dobra, jesteśmy. Przy okazji jesteśmy przeciwko Cotton Club. Więc... Więc pewnie tu możemy coś poszperać. Hej! Ty ciągle wężysz, Jack? Skąd znasz moje nazwisko? Na twoje nieszczęście, nie tylko ja je znam. Co chce pan przez to powiedzieć? Tylko to, co usłyszałeś. Może trochę jaśniej. Posłuchaj mojej rady, Jack. Nie zaczynaj z ludźmi, którzy mają władzę. O, ciekawy gość. Ciekawe, co nam jeszcze wszędzie cię pełno, Orlando. Chyba nie dosłyszałem pańskiego imienia. Wcale się nie przedstawiałem i nie mam takiego zamiaru. A ja nie mam zamiaru z panem dyskutować. To wielka szkoda. Przyjemny gość to ty nie jesteś. A każdy musi kiedyś umrzeć. O czym ty mówisz? Że szkoda każdego, którego zakopią. Ciekawe, co jeszcze nam może powiedzieć. A ty ciągle wężysz. Nie przypominam sobie, byśmy się kiedykolwiek poznali. Ty mnie nie znasz? A ja ciebie tak. No dziwny gość. Bawimy się w kotka i myszkę? Raczej w grę pod tytułem Życie. Nie straż mnie. Przestań węszyć, Orlando, bo cię zakopią. Okej. Dobra. Mam inne do tego podejście. Spokojnie, Orlando, o co ci chodzi? Dobre pytanie, dupku. Albo grzecznie ze mną porozmawiasz, albo ci poprawię. Nie denerwuj się, człowieku. Spokojnie. Dbaj o to, bym był spokojny. Moja lewa ręka to śmierć, a prawej to sam się boję. Stary dawczyk. W porządku! Czego chcesz? Niewiele. Szukam kasyna. Nigdy o nim nie słyszałem. Uważaj, bo zaczynam się denerwować. No dobrze, dobrze, tylko się nie wkurzaj. Więc jak? O ile się orientuję, kasyno jest z tyłu restauracji. Tej naprzeciwko Night Ogranis. O ile się orientujesz? Słowo daję, nigdy w nim nie byłem. To akurat mnie nie dziwi. Co jeszcze? Nie rozumiem. Co jeszcze powinienem wiedzieć? Żeby wejść do kasyna, trzeba mieć specjalną kartę. Grzeczny chłopczyk. Idź już do diabła, Orlando. Okej, dobra. Czy pójdziemy sobie tak normalnie? Nie. Spokojnie, Orlando. O co ci chodzi? O nic. To za wygląd. Dobra, teraz możemy odejść. Okej. Ale, co teraz szukamy? A, szukamy sklepa Charlesa. Ale się nie mylę, chyba był po drugiej stronie ulicy. Paradise Hotel. Tam też zajrzymy, prędzej czy później. Okej, tu jest... Tu jest... Laundry. Tu była myjnia. Pralnia właśnie. Jest sklep Charlesa. Jakaś pani. Charles, mamy do ciebie sprawę. Kogo moje oczy widzą? Co słychać, Charles? Co słychać, Charles? Po staremu, a co u ciebie? Mm-hmm.
Niedobrze. Właśnie z tym do ciebie przychodzę. Właśnie widzę, że coś nie gra. Mów, co jest? Chciałbym pogadać. Lepiej nie mogłeś trafić. Wiesz może coś o porannym zabójstwie? Chryste! Znów kogoś zabili? Nie, Jack, nic nie wiem na ten temat. Okej, a może coś wiesz o tym? Powiedz mi jeszcze, kto kupował ostatnio Black Death? Te cygara kupują tylko stali klienci. Naturalnie może je kupić każdy. Okej. Przypomnij sobie. Był wczoraj klient, kupił dwie paczki i jeszcze zostawił napiwek. Jesteś niezastąpiony. Drobnostka, Jack. Czy mogę jeszcze coś dla ciebie zrobić? Mógłbyś mi powiedzieć, jak się nazywał ten klient, chociaż pewnie nie zostawił żadnego podpisu ani nic, więc w sumie nie mógłbyś. Ale okej. Szczerze mówiąc, potrzebuję trochę forsy. Czy $5 nie będzie za mało? Dzięki, Charles. Okej. Nie mogę tego... Charles jest niezastąpiony. Mamy całe 10 dolców, jej. Możemy za to dużo zrobić. Okej. Weźmiemy gazetę. Ponieważ możemy. A poza tym, trzeba chyba jeszcze pogadać z nim o czymś. Co cię jeszcze martwi? Chyba coś przede mną ukrywasz, Charles. Co cię znów napadło? Odpocznij, Jack. Okej, dobra. Tak wiele już tutaj nie załatwimy. Teraz natomiast będzie jedna rzecz, którą bardzo w tej grze nie lubię. Nie, jest to związane z tą gazetą, co właśnie podnieśliśmy. Nie wchodź. Nie wiem, czy to już trzeba... Ja mogę dać szybko komuś innemu. Dziękuję, ale... Okej. To jeszcze może się przydać. Tak. Nie ten przycisk. W takim razie to chyba ktoś w środku. O, tak, ten pan. A. Co to za gość? Po co płacić za pokój, skoro można się wygodnie wyspać na takiej kanapie? Dobra. Potrzebujemy tych biorosów. Bardzo głupi bo. A po drugie... Uwaga, uwaga. To jest bardzo trudna zagadka. Trzeba dać tą gazetę temu panu. To już mam. Okej. To może chodzi o tą? O, dziękuję. Całkiem świeży numer. Pan już przeczytał? Szczerze mówiąc, nie miałem czasu, a zresztą piszą tam same nudne rzeczy. Wiem. Że burmistrz pojechał Bóg wie po co do Meksyku, że pralnia ma nowe maszyny, takie tam. Pralnia? Tak, chińska pralnia. Pisali o tym niedawno. Nie wiedziałem, że otworzyli pralnię w mieście. O, już jakiś czas temu. Zresztą znajduje się niedaleko hotelu. Cóż, człowiek zawsze dowiaduje się ostatni. Dziękuję za informację. Teraz będę miał gdzie prać bieliznę. Proszę bardzo. Tak, gdybyśmy tego nie zrobili, to w pralni, której przed chwilą już wcześniej mijaliśmy, nie pojawiłby się Chińczyk, właściciel pralni, który będzie nam potrzebny w dalszej części gry, więc... Ta gra jest zdecydowanie klasyczną przygodówką w pełni tego słowa znaczeniu. Okej. Okay. A na razie chyba tyle, co musimy tutaj załatwić. Nie, misklik. Tak, to się pewnie często zdarzyć w tej grze. A to ile się nie mylę, ten pan chętnie by zapalił. Z przyjemnością sobie zapalę po pracy. Wybieram się do knajpki. Czy mógłbym zapytać do jakiej? Do Small Talk. Przyjemnie się tam siedzi, jest niedaleko, a i muzykę grają tam przyzwoitą. Tak. I to jest kolejna gadka, która również odblokuje nam jakąś lokację, więc... Nie lubię takich rzeczy. Trochę taki cios poniżej pasa. Bez sensu. Okej, dobra, ale tu mamy small talk. Wcześniej, jeżeli się nie mylę, nie moglibyśmy tam wejść. Co tutaj mieliśmy załatwić? Mieliśmy porozmawiać z kimś.
Nie, no spróbujmy. W sumie szczerze nie pamiętam, więc będę improwizował. Nie widzisz, że jestem zajęty? Bardzo przepraszam, ładna koszula. Facet, co to? Krawcem jesteś? Wyjazd z baru. Nie przeszkadzaj. Okej. Co ci panowie mają do powiedzenia? Nie będę ich zaczepiał. Niech sobie chłopcy pograją. Okej, słusznie. To chyba jakiś kolejny śmieć do zebrania. Mam nadzieję, facet, że masz gotówkę. Na krechę nie dajemy. Okej. Przy okazji fajna muzyka. Czy ten pianista zawsze tak fałszuje? Od kiedy to znasz się na muzyce? A od kiedy my na ty? Chrzań się! Uważaj, co mówisz. To ty powinieneś uważać, Orlando. Ciemne chmury gromadzą się nad twoją głową. My się znamy? Ciebie trudno nie znać. Nie przypominam sobie. Przymknąłeś kiedyś mojego brata za szmugiel. A teraz sam zapijasz mordę? Wszystko się zmienia. Wszystko. Na szczęście to i owo zmienia się szybko i na twoją niekorzyść. Co chcesz przez to powiedzieć? Prawdopodobnie już rozmawiałeś z dobrym człowiekiem, który chciał cię ustrzec przed błędami. Tak. Mów wszystko, co wiesz. Jesteś głupszy niż myślałem. Nie próbuj mnie straszyć. Ja też mam przyjaciół. Miałeś, Orlando. Miałeś. Teraz nie możesz liczyć na nikogo. Zawsze jeszcze jest policja. Chyba umrę ze śmiechu. Bardzo miły pan. Co to ma znaczyć? Dlaczego się śmiejesz? Zostałeś sam, a polowanie się zaczęło. Dziwny gość. Okej. Wiecie co, jednak ta porada z tym small talk nie była najlepsza. Okej. Szukajmy gdzieś indziej. Są jeszcze jakieś inne miejsce, do których na pewno miałem zajść. Tylko nie pamiętam kolejności. Więc chyba będę musiał znowu improwizować. Okej, dobra. Doszliśmy do końca tej ulicy. O! Jesteśmy w Knights of Granis. Więc pewnie tu będą jakieś sprawy, załatwienia. Okej. Porozmawiajmy najpierw z panią. Chcesz się zabawić? Nie umiem tańczyć. To od razu widać. Czyżby? Mężczyźni na ogół nie potrafią dobrze tańczyć. Zdarzają się oczywiście rażące wyjątki. Na przykład? Mam znajomego, świetnie tańczy, naprawdę. Muszę wierzyć panu na słowo. To już nie można zaufać mężczyźnie? Zaufanie nie popłaca. Przed chwilą miałam tego najlepszy dowód. Dlaczego pani jest taka smutna? Pokłóciłam się z chłopakiem. Właśnie siedzi w środku i rozmawia z jakąś zdzirą. Smutne. Przykro mi. Nie potrzebuję pańskiego współczucia. No okej. Spoko. A możemy wejść tam do środka? Przykro mi. Nie może pan wejść, mamy komplet. Potrzebujesz czegoś? Od ciebie niczego. Chcę wejść do środka. To masz pecha. Lokal jest pełny. Ciekawe. Czy możemy to jakoś siłowo załatwić? W sumie nie pamiętam. Spróbuję. Ja tylko na chwilę. Powiedziałem już, nie muszę tam wejść. Daj piątkę, to wejdziesz. A, okej. Gość stawia sprawę jasno. Czego chcesz? Czego się czepiasz, kupo mięsa? Coś ty powiedział? Jak źle słyszysz, to idź do lekarza. Zaczynasz mnie wkurzać. Jeszcze chwila i sam będziesz potrzebować medyka. Taki jesteś pewny?
Zaraz się o tym przekonasz. Okej, okay, kolejny pokaz zdolności. Tak. Chyba jednak trzeba będzie mu dać tego pentaka. Okej. Okay. Okej, okay, to w następnym odcinku. Idziemy tam. Poszukamy, co tam się może dziać w środku. Czy są jakieś ślady? Mianowicie tego człowieka, który wykonał to morderstwo. A poza tym będziemy się sporo włóczyć po okolicy i szukać innych śladów bądź przedmiotów. I pewnie robić dużo rzeczy niezwiązanych z śledztwem, ponieważ w ten sposób działają takie klasyczne przygodówki. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!